Witajcie. Właśnie wymyślam kiełbasę na święta. Mam 3,1 kg karkówki w dwóch kawałkach, 1,4 kg łopatki i 1 kg bardzo chudego boczku. Pookrawam to co tłuste i zmielę na drobnych oczkach. Drugi kawałek karkówki i łopatkę pokroję nożem. Boczek i jeden kawałek karkówki zmielę na 8. Przyprawy. 90 g soli zwykłej i pieprzącej pół na pół, 1 łyżeczka cukru, 5 łyżek stołowych przyprawy do krakowskiej i dodatkowo po płaskiej łyżeczce kardamon, kumin i tymianek. Dodaję przyprawy, mieszam, wygładzam, zabezpieczam folią i wstawiam na 2 doby do lodówki. Po tym czasie działam dalej. Pachnie cudnie już od momentu zdjęcia folii. Mięso mocno schłodzone, ocieplam więc z dłoni. Wyrabiam i dodaję 0,4 litra wody. Nadziewał będę osłonki białkowe 65 mm, które właśnie się moczą w lekko osolonej wodzie. Mam 4 konkretne batony. Nakuwam i wieszam do osuszenia i osadzenia. Na tarasie zima, choć jeszcze są wspomnienia lata. Rozgrzewam wędzarnię z kiełbasą w środku, do 60 stopni Celsjusza. W generatorze dymu drewno czereśniowe. Po 40 minutach uruchamiam generator dymu i zaczynam wędzić.
Po 2 godzinach podnoszą temperaturę do 70 stopni Celsjusza. Po kolejnej godzinie tak wygląda. Zatrzymuję dymienie i ustawiam temperaturę 85 stopni Celsjusza. Białkowych osłonek wyżej grzać nie należy. Kominek przymykam. Po kolejnej godzinie tak wyglądają. Dla pewności instaluję termometr i badam temperaturę w batonie. Mam 65 stopni Celsjusza. Podtrzymam jeszcze trochę dla pewności i kończę. Pozostawiam na pół godziny w wędzarni, niech powoli stygnie. Później wieszam w temperaturze pokojowej na 2-3 doby. I następnie przenoszę do chłodnej spiżarni. Tak wygląda. Podsuszona, twardsza, już można by się było nią jako pałką posłużyć, ale oczywiście jeszcze schnąć może. Kilka dni w temperaturze pokojowej. Potem chłodna spiżarnia, u mnie około 80 stopni, w takiej wilgotności trochę ponad 60% w tej chwili tam mam. I razem 2 tygodnie minęło. Spokojnie jeszcze może się z tydzień podsuszyć. Potem zapakuję próżniowo i dotrwa do świąt. Oczywiście nie w całości, no bo chociażby ten kawałek teraz otworzę i spróbuję. Zobaczmy, co jest w środku. A to jest w środku. Intensywnie pachnąca, z dużymi, naprawdę dużymi kawałkami mięsa w środku, bo to było ręcznie krojone. W krakowskim stylu, doprawione kilkoma ozdobnikami po to, żeby było ciekawiej, żeby było może bardziej świątecznie. I chociażby z tego powodu, że różnorodność jest ważna. Spróbujmy, bo po zapachu to już bardzo bym chciał jeść. Ale trzeba jeszcze smak spróbować. Osłonkę zdejmę. Generalnie, jeżeli się tak Wam zdarzy, że kiełbasa na tyle wyschnie i na tyle powciąga osłonkę białkową, że ciężko jest ją wyrwać, to wystarczy polać gorącą wodą z zewnątrz i osłonka nabiera zdecydowanie większej ochoty na to, żeby się dać ściągnąć. Jednak jestem nałogowcem. W tym temacie, w temacie takich smaków. Intensywna, naprawdę intensywnie przyprawiona. Bardzo wyrazista. Brakuje jeszcze jej do tej masy przypraw, jakie się spotyka w bałkańskich wędlinach, ale jest naprawdę intensywna i naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Wiecie co? Biorę sobie kawałek chlebka, zrobię sobie kanapkę,
Ukroję parę plasterków do zdjęcia i więcej gadał nie będę, bo naprawdę tak mi ślina leci. Taką mam ochotę sobie ją w większej ilości zjeść, że nie będę już przeciągał, więc zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze, za subskrypcje nowe, za polecanie kanału innym. Do zobaczenia przy następnym filmie. Na razie. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.